Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 25 odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początek pomódmy się słowami psalmu 16. Zachowaj mnie Boże, bo chronię się u Ciebie. Mówię Panu, Ty jesteś Panem moim, nie ma dla mnie dobra poza Tobą. Ku świętym, którzy są na Jego ziemi, wzbudził on we mnie miłość przedziwną. Ci, którzy idą za cudzymi bogami, pomnażają swoje udręki. Nie wylewam krwi w ofiarach dla nich, imion ich nie wymawiam swoimi wargami. Pan jest przeznaczonym mi działem i kielichem moim. To właśnie Ty mój los zabezpieczasz. Sznur mierniczy wyznaczył mi dział wspaniały i bardzo mi jest miłe to moje dziedzictwo. Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, bo nawet w nocy upomina mnie serce. Stawiam sobie zawsze Pana przed oczy. Nie zachwieje się, bo On jest po mojej prawicy. Dlatego się cieszy moje serce, dusza się raduje, a ciało moje będzie spoczywać z ufnością, bo nie pozostawisz mojej duszy w szeolu i nie dozwolisz, by wierny Tobie zaznał grobu. Ukażesz mi ścieżkę życia, pełnię radości u Ciebie. Rozkosze na wieki po Twojej prawicy. Dalsza część opowiadania o wyjściu Izraelitów z niewoli egipskiej nabiera jeszcze większego dramatyzmu. Ludowi wydaje się, że są w pułapce. Po prawej i lewej stronie wysokie wzgórza, z tyłu pościg wojsk faraona, a z przodu wody Morza Czerwonego. Ogarnia ich lęk i przerażenie. Dlatego, że nie nauczyli się jeszcze ufać Panu swojemu Bogu. To godzina próby, a jednocześnie wielkiego triumfu. Bóg podejmuje się obrony swojego ludu. Przeczytajmy Księgę Wyjścia, rozdziały XIV i XV. Pan przemówił do Mojżesza tymi słowami: Rozkaż Izraelitom. Niech zawrócą i niech rozbiją obóz pod Pihahiroth, pomiędzy Migdol a morzem, naprzeciw Baal-Sefon. Rozbijcie namioty naprzeciw tego miejsca nad morzem. Faraon powie wtedy: Izraelici zabłądzili w kraju, a pustynia zamknęła im drogę. Uczynię upartym serce faraona i urządzi pościg za wami. Wtedy okaże potęgę moją nad faraonem i nad całym jego wojskiem. Poznają wówczas Egipcjanie, że ja jestem pan. I tak uczynili. Gdy doniesiono królowi egipskiemu o ucieczce ludu, zmieniło się usposobienie faraona i jego sług względem niego i rzekli: Cóżżeśmy uczynili, pozwalając Izraelowi porzucić u nas służbę? Rozkazał wówczas faraon zaprzęgać swoje rydwany i zabrał ludzi swoich ze sobą. Wziął sześćset rydwanów wyborowych oraz wszystkie inne rydwany egipskie, a na każdym z nich byli dzielni wojownicy. Pan uczynił upartym serce faraona, króla egipskiego, który urządził pościg za Izraelitami. Ci jednak wyszli swobodnie. Egipcjanie więc ścigali ich i dopędzili obozujących nad morzem. Wszystkie konie i rydwany faraona, jeźdźcy i całe wojsko jego pod pi naprzeciw baal -sefon. A gdy się przybliżył faraon, Izraelici podnieśli oczy i ujrzawszy, że Egipcjanie ciągną za nimi, ogromnie się przerazili. Izraelici podnieśli głośne wołanie do pana. Rzekli do Mojżesza: Czyż brakowało grobów w Egipcie, że nas tu przyprowadziłeś, abyśmy pomarli na pustyni? Cóż uczyniłeś nam przez to, że wyprowadziłeś nas z Egiptu? Czyż nie mówiliśmy ci wyraźnie w Egipcie: Zostaw nas w spokoju, chcemy służyć Egipcjanom? Lepiej bowiem nam było służyć im, niż umierać na tej pustyni. Mojżesz odpowiedział ludowi: nie bójcie się, pozostańcie na swoim miejscu, a zobaczycie zbawienie od Pana, jakie zgotuje nam dzisiaj. Egipcjan, bowiem których widzicie teraz, nie będziecie już nigdy oglądać. Pan będzie walczył za Was, a Wy pozostaniecie spokojni. Pan rzekł do Mojżesza: Czemu głośno wołasz do mnie? Powiedz Izraelitom niech ruszają w drogę. Ty zaś podnieś swą laskę i wyciągnij rękę nad morze i rozdziel je na dwoje, a wejdą Izraelici w środek morza na suchą ziemię. Ja natomiast uczynię upartymi serca Egipcjan tak, że pójdą za nimi. Wtedy okażę moją potęgę wobec faraona, całego wojska jego, rydwanów i wszystkich jego jeźdźców. A gdy okaże moją potęgę wobec Faraona, jego rydwanów i jeźdźców, wtedy poznają Egipcjanie, że ja jestem Pan. Anioł Boży, który szedł na przedzie wojsk izraelskich, zmienił miejsce i szedł na ich tyłach. Słup obłoku również przeszedł z przodu i zajął ich tyły, stając między wojskiem egipskim a wojskiem izraelskim. I tam był obłok ciemnością, tu zaś oświecał noc. I nie zbliżyli się jedni do drugich przez całą noc. Mojżesz wyciągnął rękę nad morze, a pan cofnął wody gwałtownym wiatrem wschodnim, który wiał przez całą noc, i uczynił morze suchą ziemią. Wody się rozstąpiły, a Izraelici szli przez środek morza po suchej ziemi mając mur zwód po prawej i po lewej stronie. Egipcjanie ścigali ich. Wszystkie konie faraona, jego rydwany i jeźdźcy weszli za nimi w środek morza. O świcie spojrzał pan ze słupa ognia i ze słupa obłoku na wojsko egipskie i zmusił je do ucieczki. I zatrzymał koła ich rydwanów także z wielką trudnością mogli się naprzód posuwać Egipcjanie krzyknęli Uciekajmy przed Izraelem bo w jego obronie Pan walczy z Egipcjanami A Pan rzekł do Mojżesza Wyciągnij rękę nad morze aby wody zalały Egipcjan ich rydwany i jeźdźców Wyciągnął Mojżesz rękę nad morze które obrzasku dnia wróciło na swoje miejsce Egipcjanie, uciekając, biegli naprzeciw falom, i pogrążył ich pan w środku morza. Powracające fale zatopiły rydwany i jeźdźców całego wojska faraona, którzy weszli w morze, ścigając tamtych. Nie ocalał z nich ani jeden. Izraelici zaś szli po suchym dnie morskim, mając mur wodny po prawej i po lewej stronie. W tym to dniu wybawił pan Izraela z rąk Egipcjan. I widzieli Izraelici martwych Egipcjan na brzegu morza. Gdy Izraelici zobaczyli wielkie dzieło, którego dokonał pan wobec Egipcjan, ulękli się pana i uwierzyli jemu oraz jego słudze Mojżeszowi. Wtedy Mojżesz i Izraelici razem z nim zaśpiewali taką oto pieśń ku czci pana. Będę śpiewał ku czci Pana, który wspaniale swą potęgę okazał, gdy konia i jeźdźca jego pogrążył w morzu. Pan jest moją mocą i źródłem męstwa. Jemu zawdzięczam moje ocalenie. On bogiem moim i uwielbiać go będę. On bogiem Ojca mego będę go wywyższał. Pan wojownikiem, Pan jest imię Jego. Rzucił w morze rydwany Faraona i jego wojsko. Wyborowi jego wodzowie zginęli w Morzu Czerwonym. Przepaści ich ogarnęły, jak głaz runęli w głębinę. Prawica Twa, Panie, wsławiła się potęgą. Prawica Twa, Panie, starła nieprzyjaciół. Pełen potęgi zniszczyłeś przeciwników Twoich. Twój gniew im okazałeś, a spalił ich jak słomę. Pod tchnieniem twoich nozdrzy spiętrzyły się wody, fale stanęły jak wały, w pośrodku morza zakrzepły przepaści. Mówił nieprzyjaciel. Będę ścigał, pochwycę, zdobycz podzielę, nasyci się moje gardło, miecza dobędę, ręka moja ich zetrze. Wionęło tchnienie twoje i przykryło ich morze. Zatonęli jak ołów pośród wód wzniesionych. Któż jest pośród bogów równy tobie, panie? W blasku świętości, któż ci jest podobny? Straszliwy w czynach, cuda działający. Prawicę swą wyciągnąłeś i pożarła ich ziemia. Wiodłeś swą wiernością lud, który wybawiłeś prowadziłeś go swą mocą ku twemu świętemu mieszkaniu. Wieść te z drżeniem przyjęły narody. Padł strach na mieszkańców filistyńskiej ziemi. Przerazili się wtedy książęta Edomu. Wodzów Moabu ogarnęła bojaźń. Truchleją z trwogi wszyscy mieszkańcy Kanaanu. Strach i przerażenie owładnęły nimi. Wobec siły ramienia twego skamienieli, aż przejdzie lud Twój, o panie, aż przejdzie lud, który sobie nabyłeś. Wprowadziłeś go i osadziłeś na górze swego dziedzictwa. Miejscem swego pobytu uczyniłeś, panie, świątynię, którą, panie, ustanowiły twe ręce. Pan jest królem na zawsze, na wieki. Gdy weszły w morze konie faraona z rydwanami i jeźdźcami, Pan przywiódł na nich z powrotem fale morskie. Synowie zaś Izraela przeszli suchą nogą morze. Miriam prorokini, siostra Aarona, wzięła bębenek do ręki, a wszystkie kobiety szły za nią w pląsach i uderzały w bębenki. A Miriam intonowała im śpiewajmy pieśni chwały na cześć Pana. Bo swą potęgę okazał, gdy konie i jeźdźców ich pogrążył w morzu. Mojżesz polecił Izraelitom wyruszyć od Morza Czerwonego, i szli w kierunku pustyni Szur. Szli trzy dni przez pustynię, a nie znaleźli wody. I przybyli potem do miejscowości Mara, a nie mogli pić wód w Mara, gdyż były gorzkie. Przeto nadano temu miejscu nazwę Mara. Szemrał lud przeciw Mojżeszowi i mówił, cóż będziemy pili. Mojżesz wołał do pana, a pan wskazał mu drewno. Wrzucił on je do wody i wody stały się słodkie. Tam pan ustanowił dla niego prawa i rozporządzenia, i tam go doświadczał. I powiedział, jeśli wiernie będziesz słuchał głosu pana, twego boga, i wykonywał to, co jest słuszne w jego oczach. Jeśli będziesz dawał posłuch Jego przykazaniom i strzegł wszystkich Jego praw, to nie ukaże cię żadną z tych plak, jakie zesłałem na Egipt. Bo ja, Pan, chcę być twym lekarzem. Potem przybyli do Elim, gdzie było dwanaście źródeł i siedemdziesiąt palm. Tutaj to rozbili namioty nad wodą. O nowym przymierzu, które ustanowił Jezus Chrystus poprzez ofiarę z własnego życia, wchodząc do niebiańskiej świątyni. Stare przymierze już się zakończyło, teraz nadszedł czas na nowe. Właśnie o tym przeczytamy w liście do Hebrajczyków, rozdział 9, wersety od 11 do 28. Ale Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przyszłych, przez wyższy i doskonalszy i nie ręką, to jest nie na tym świecie uczyniony przybytek. Ani nie przez krew kozłów i cielców, lecz przez własną krew wszedł raz na zawsze do miejsca świętego i osiągnął wieczne odkupienie. Jeśli bowiem krew kozłów i cielców oraz popiół skrowy, którymi skrapia się zanieczyszczonych, sprawiają oczyszczenie ciała, to o ile bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę, oczyści wasze sumienia z martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu. I dlatego jest pośrednikiem nowego przymierza, ażeby przez śmierć poniesioną dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są wezwani do wiecznego dziedzictwa, dostąpili spełnienia obietnicy. Gdzie bowiem jest testament, tam musi nastąpić śmierć tego, który sporządza testament. Testament bowiem po śmierci nabiera mocy, nie ma zaś znaczenia, gdy żyje ten, który sporządził testament. Stąd także i pierwsze przymierze nie bez krwi zostało wprowadzone. Gdy bowiem Mojżesz ogłosił całemu ludowi wszystkie przepisy prawa, Wziął krew cielców i kozłów z wodą, wełną szkarłatną oraz hizopem i pokropił tak samą księgę, jak i cały lud, mówiąc: To jest krew przymierza, które Bóg Wam przykazał. Podobnie także skropił krwią przybytek i wszystkie naczynia przeznaczone do służby bożej. I prawie wszystko oczyszcza się krwią według prawa, a bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia grzechów. Przeto obrazy rzeczy niebieskich w taki sposób musiały być oczyszczone, same zaś rzeczy niebieskie potrzebowały o wiele doskonalszych ofiar od tamtych. Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni zbudowanej rękami ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej świątyni, ale do samego nieba, aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga ani nie po to aby się wielokroć sam miał ofiarować jak arcykapłan który co roku wchodzi do świątyni z krwią cudzą gdyż w takim przypadku musiałby cierpieć wiele razy od stworzenia świata a tymczasem raz jeden ukazał się teraz na końcu wieków aby zgładzić grzech przez ofiarę z samego siebie a jak postanowione ludziom raz umrzeć potem zaś sąd tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu. Drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy go oczekują. Dziękuję, że jesteście z nami i wspólnie z nami bierzecie udział w tej niezwykłej podróży przez Biblię. Do usłyszenia jutro.